Siemanko wszystkim, na naszym kanale jesteśmy właśnie w Pirohicie. Dotarły dwie takie nowinki. The Wolf of the Wall Street, czyli wilk z Wall Street. Mianowicie mamy tutaj dwa takie, no to są kompoziki, bo w środku mamy, proszę bardzo, zobaczcie, tak to wygląda w środku. Takie oto cudo. I może przejdźmy najpierw do opowiedzenia o tym. Zoom, boom, zombies, salute, efekt, serlogon plus hammer. Tak jest, tu są efekty. Proszę panie kamerzysto, tutaj kod produktu ZB340. Ile takie cudo kosztuje? Mianowicie kosztuje 290 zł bez złotówki. W tej cenie mamy 51 strzałów w kalibrze 30 mm. To nie jest zła cena, bo w tym momencie jakbyśmy dwie takie złączyli, no to mamy za 560 100 strzał, 102 strzały w kalibrze 30 mm. Strzały proste, a tutaj mamy też strzały kątowe. I są różne kombinacje, a do tych różnych kombinacji przyjdziemy, jak będziemy o tym opowiadać. Gramatura tego cudeńka to jest 918 gram neku. I tyle. Proszę tutaj z boku pokazać, jak to wygląda. I trzeba przyznać, że jeśli chodzi o szatę graficzną, masz wszystko ładnie, pięknie nagrane? Wszystko jest. Szata graficzna i samo pudełeczko wyglądają naprawdę dość fajnie. Teraz przejdźmy do drugiej pozycji. Zoom boom, zombie crackle. Czyli coś, co ma mieć dużo cracklingu. Ale tutaj zobaczcie, mamy taką fajną informację. Combo cracker plus whistling plus colors. Czyli w tym cudeńku będziemy mieli różne rodzaje efektów. Czyli gdzieś tu było napisane złoty ogon, gdzieś tu były, że to będą fałki, będą WZ-ki. Różne rodzaje kombinacji tu będą. Gdzieś to widziałem, ale nie wiem gdzie. Złoty ogon. A przepraszam, tutaj. Zobaczcie, tu jest, patrzcie. Srebrny ogon, hammer, strzały proste, crossover i fan. Nie wiem. Więc to, jak tu widzicie, tutaj będzie dość ciekawe. A tutaj tego nie widzę. Zobaczcie, mi jestem trochę zmęczony, bo już czwarty dzień zapierdzielamy z Patrykiem, pakujemy wasze paczki i tak 400 paczek przez 4 dni żeśmy puścili i plecki bolą, nóżki bolą i wyglądam jak, no i ktoś mówi z Golden Cop. No dobra, co do tej kosteczki jeszcze mogę powiedzieć, wygląda tak samo jak tamto, jeśli chodzi o środeczek. Proszę bardzo, ląd podstawowy, ląd rezerwowy, gramatura 918 gram neku, czyli to samo. Tyle, ale żeby nie było nudno, mam dla was jeszcze takiego bonusika. Takie oto single shotiki, kaliber 30 mm, zoom boom. Cena 43 zł, gramatura 100 gram neku, na jedną sztukę przypada 25 gram neku. To po prostu jako bonusik to tutaj wrzucimy, żeby sobie tak odpalić. To tyle, zapraszam was do sklepu pirohit.pl. Są fajne kody, jak ktoś wie gdzie szukać, to się dowie. Haha, jest gruby i chudy i w ogóle. Pozdro, wyciągajcie informacje z filmików. Instagram Machony69. No i zapraszamy was do Polic, Piły i do Radomia. Wszystkie ważne informacje znajdziecie w opisie. A teraz lecimy, zobaczymy co te kosteczki potrafią. Ale jeśli chodzi o szaty graficzne, to trzeba przyznać, że naprawdę wyglądają dość fajnie. A więc chodźcie, odpalimy sobie coś. Disco. Tam nad latarki. O! Ładna kometa, gruba. Ładna, grubiutka kometa. Huk! Nie najgorszy ci powiem, nie najgorszy. Oli, nie skacz po tych szatach. Ustań z boku normalnie, cicho. Bo to kostki hukowe to muszą ludzie echo słuchać. Teraz będzie cracklingowa. Dawaj, lecisz! Teraz lecimy najpierw z cracklingową. Mam nadzieję, że dobry będzie ląd, to wszystko. Dlatego... Gdzie tu jest? Ale gdzie jest pisk? Efekty naprawdę duże. Migotanie się bardzo długo utrzymuje. Migotanko jest na plus. Ej, ale ja tu pisku nie mam. Myślałem, że będą piski. Powiem ci, jak ktoś lubi ten efekt, to dla miłośników tego efektu. Nie jest zły, ale ja za tym efektem nie przepadam.
No i te salutki dają radę. Ale ja nie jestem miłośnikiem tego efektu. Jeśli chodzi o migotanie, migotanie naprawdę rewelacyjnie. Dawaj następną! Migotanie naprawdę rewelacyjnie wypadło, ale ja się spodziewałem, że to będzie jakiś pisk, a tu nie było żadnego pisku. Trochę zawiedziony jestem. Myślałem, że to będą jakieś fajne takie i dopiero a tu żadnego pisku nie było. No. Głośna jest, nie baniutka. Napierdziela dobrze. Cisza? To już? A nie! Pewnie przeszła na drugą tą! Napierdziela ci powiem, dobrze! Nie trę się za bardzo! Cicho. Nie darłem się, dlatego że podczas tego, gdybym się darł, by się nie słyszeli, czy głośno strzela, czy cicho, bo po prostu ja bym zagłuszał mikrofon. Dlatego starałem się być cicho, żebyście mogli się w to wszystko słuchać. Jeśli chodzi o hukóweczkę, hukóweczka fajna. Początek mógł być trochę dynamiczniejszy, ale tak ogólnie rzecz biorąc, bardzo fajnie napierdzielała. Typowa hukuwa. Wiadomo, no nie każdemu się taka hukuwa spodoba, bo niektórzy lubią po prostu efekty, a niektórzy lubią takie typowe hukóweczki, nie? W mieście jakby coś takiego odpalić, to chyba was wydziedziczą. Ale jeśli chodzi o tą pierwszą, fajne miała to migotanie, naprawdę wielkie, dość długo się utrzymywały, bardzo długo się utrzymywały, ale ja myślałem, że tam będzie jakiś pisk, a tu nie było żadnego pisku. Nie było żadnego pisku, więc no troszeczkę jestem zawiedziony. Był fajny ten drugi efekt, ale ten drugi efekt mi kompletnie nie przypada. Są osoby, którym się podoba, więc na pewno jakieś nabywce znajdzie. Zapytam się Sebastianka, który stał pod spodem. Jak tam, panie? No powiem wam, że obie spoko. Nie wiem, jak duże efekty. Ta pierwsza miała fajne kombinacje i też z hukiem. Fajne efekty, ale zawiedziony, żeby nie miała pisku. A miała mieć pisk? No przecież jest chyba piskowa, nie? Piskowa czy kraklingowa? No, ale ogólnie podobała mi się, a druga też fajna, głośny ten salut. Ale woli z buczyną, poczekaj. Tylko, że troszkę mogła być bardziej dynamiczna chyba. Tak, też to powiedziałem, że była trochę przywolna. Poczekaj, czekaj. To jest Wolf, a mi się coś ubzdurało, czekaj. Czerwona była z piskiem, to tam miała mieć krakling. Weźcie tą drugą. No cóż, w każdym razie trzymajcie się ciepło, ja się w domu sobie przejrzę dlaczego i nagram wam mowę końcową na spokojnie, jak to wyszło na kamerze. Nadszedł czas na podsumowanie. Wróciłem już do domu, obejrzałem sobie nagranie, Fifi Lafafą, wszystko fajnie, pięknie. I może przejdźmy sobie do tego kolor krakerka, Zoom Boom Cracker. Nie wiem, co mi się tam strasznie ubzdurało, może zmęczenie materiału, bo to wiecie, mieliśmy dość dużo paczek do pakowania. I mi się ciągle ubzdurało, że miał być pisk, gdzie jeszcze przed samym odpaleniem powiedziałem, że tam będzie krakling, a potem nagle podczas odpalania pisk i zdziwiony, że czemu tam nie ma pisku, coś mi się ubzdurało we łbie, żeby pisk. Powiem wam, efekt z migotaniem, baja, duży, wielki, głośny migotanie, tak się utrzymywało. Z kraklingiem też fajnie, ale jeśli chodzi o trzeszczącą palmę, to nie jest efekt, który mi przypada do gustu. Są osoby, które lubią ten efekt, ja mówię, mi on nie pasuje. Jeśli chodzi o salutki, też bardzo fajne. Ogólnie wyrzutnie oceniam na takie 8 z plusem, bo wyrzutnia była dość fajna i powiedziałem, nie pasuje mi po prostu ta trzeszcząca palma. I tyle. Natomiast jeśli chodzi o Zoom Booma, tą hukową, no to tak. Jeśli chodzi na żywo, na kamerze, czuć to pierdzielnięcie, czuć. Według mnie mogłaby być troszeczkę szybsza dynamika, ale z drugiej strony zapłacić prawie 300 za wyrzutnię 50 strzałów, która by na przykład zrobiła tak w 15 sekund, to jest takie pogranicze wolnej wyrzutni, a dynamicznej wyrzutni. To jest po prostu taki środek. Więc są miłośnicy, którzy lubią wolne, są miłośnicy, którzy lubią szybkie, a ta była taka po prostu po środku, jeśli chodzi o dynamikę. Jeśli chodzi o huki, rewelacja. I teraz coś powiem wam najlepszego. My odpalaliśmy je zaraz za zakładami tam
w Policach, czyli do Polic tak naprawdę tam mieliśmy, nie wiem, z 2 km od tego miejsca. I ludzie w Policach, chyba zwiadowca, on tam jest, pozdrow zwiadowca, jak dobrze pamiętam, na drugim końcu Polic mieszka i mówi, że przy zamkniętych oknach, mówi, tak chałupa skakała. Co on mieszka na drugim końcu Polic, że tak jak obliczaliśmy, mieliśmy do niego gdzieś około 4-4,5 km do niego, a do Sebastiana chaty było gdzieś około 3 i Ola właśnie mówi, ale żeś ta dudnila, co się stało? No człowieku, no cała chałupa się trzęsła, ale żeś ta odpalali. Czyli można powiedzieć, że salutowa kostka 30 mm robi robotę i zanim ktoś ją odpali, to tak między blokami to uważajcie, bo naprawdę jest, ma pierdzielnięcie, jest moc, że no wiedzieli po prostu, że odpalaliśmy i mógłby być przypał, bo jak w chałupie przy zamkniętych oknach to wszystko chodziło, no a ja po prostu jestem już pędnięty, zmęczony tym wszystkim, dlatego taki, taka mowa końcowa. Więc tamta wyrzutnia, jeśli chodzi o huk, o moc, dostaje taki 9 z dużym plusem. No. Gdyby dla mnie była bardziej dynamiczniejsza, bardziej przepadam, wiecie, z tą stronę idę bardziej dynamiczniejsza, bo są osoby, które wolą wolniejsze, ta była po środku, tak bardziej w tą stronę, nie? Ale kosteczka fajna. To tyle, co miałem do przekazania. Trzymajcie się ciepło i zapraszam Was na Instagrama, na 99. A ja idę się wreszcie położę, odpocznę. Człowiek jest zmęczony. Oto dużo nagrywania, wyjazdów, te i łóżka było.